Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem, jak nauczyć wiewiórkę sztucznej inteligencji. Apache Flink pozwala na wydajny i skalowalny sposób przetwarzania strumieni danych, np. wszelkiego rodzaju zdarzeń. Mamy tu do dyspozycji wiele rodzajów źródeł wejściowych i wyjściowych, np. Kafka, NiFi, oraz wiele baz danych, np. MySQL, Postgres i wiele innych. Flink wspiera również różne formaty, np. Avro, JSON, CSV, Parquet. Oczywiście możemy dodawać nowe formaty oraz nowe konektory. Operacje na strumieniach we Flinku możemy definiować używając języka Java, Scala, Python oraz możemy je definiować w SQL-u. Takie definicje możemy przygotowywać bezpośrednio w Jupyter Notebooku. Załóżmy, że chcemy zbudować rozwiązanie, które będzie klasyfikowało, czy dany SMS jest spamem, czy nie. Możemy to zrobić, używając dostępnych zbiorów danych oraz różnych bibliotek, np. scikit-learn. Wytrenowany model możemy wersjonować w MLflow. Kolejnym krokiem będzie użycie wytrenowanego modelu we Flinku oraz przechwycenie strumienia danych, strumienia SMS-ów z Kafki i sklasyfikacja ich, czy są spamem, czy nie. Taką operację możemy zdefiniować bezpośrednio w Pythonie, używając składni flinkowej i bibliotek flinkowych. Jednak, żeby całe rozwiązanie było bardziej przyjazne użytkownikowi, możemy napisać rozszerzenie Jupyter Notebooka, które znacznie ułatwi definiowanie takich operacji. Dzięki rozszerzeniu możemy używać SQL-a bezpośrednio w Jupyter Notebooku. Możemy również w prosty sposób użyć modelu MLflow. Dodatkową zaletą jest to, że MLflow stanowi abstrakcję nad różnymi typami frameworków, więc kolejne wersje modelu mogą używać np. TensorFlow lub PyTorch czy XGBoost. Natomiast nie musimy zmieniać kodu Flinka. Rozszerzenie pozwala na obserwację i prototypowanie operacji we Flinku bezpośrednio w Jupyter Notebooku. Możemy takie przetworzone eventy obserwować bezpośrednio w Jupyter Notebooku w postaci tabelki eventów, jak również możemy prezentować je w postaci graficznej. Przygotowany w ten sposób prototyp możemy wdrożyć na produkcyjny klaster Flinka i przetwarzać eventy w dużo większej skali. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Jeśli tak, to subskrybujcie kanał i zaglądajcie na mojego bloga. Cześć!